studio festiwalowe COSI Film Festival. Dzień dobry, Magdalena Farun, Biblioteka Norwida. A Państwa i moim gościem jest Pani Małgorzata Zajączkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktorka filmowa i teatralna. No a przede wszystkim nasz gość dostał nominację za rolę drugoplanową do nagrody Macieja Kozłowskiego za film Tonia, a właściwie za rolę babci Wandeczki. Babcia Wandeczka. Babcia tak, Wandeczka. Tak. Piękna, ciepła postać. W filmie, który jest niełatwy, chociaż oprawę artystyczną ma piękną. Bo on jest taki między gatunkami. Jego jest trudno sklasyfikować, prawda? Czy to jest komedia, czy to jest musical. Ale i też poprzez taki swój czar określany jest, że jest to realizm magiczny, bliski na przykład Amelii. Tak. Ja doszukałam się tak tego realizmu magicznego, podobnego do Jana Jakuba Kolskiego filmów. I rzeczywiście jest to piękny film i w takiej warstwie wizerunkowej piękne zdjęcia, które mają taką zabarwienia ciepłe, brązowe, tak, w czerwieni. No i właśnie ten czar, który i urok rozsyła, dzieli się główna bohaterka, czyli Tonia. Dziewczynka, która ma 11 lat i która ma kochającą rodzinę, ale jest trochę uszczuplona ta rodzina, bo jest tylko babcia i tatko. Tak, i trochę dysfunkcjonalna jest ta rodzina. Rzeczywiście. Jest pełna miłości, ale nie jest to typowa rodzina. Brakuje mamy. Nie będziemy zdradzać dlaczego, tak, to pozostawimy oczywiście widzom do zobaczenia i do poznania całej fabuły. A z kolei tatko, chociaż jest uroczy, jest ciepły, ale niestety ma problem alkoholowy i to jest właśnie ten największy problem tej całej rodziny. I teraz chciałam porozmawiać o tej babci Wandeczce. Dla mnie to jest niezwykle mocna kobieta, mocna postać, która jakby trzyma całą rodzinę w ryzach i organizuje wszystkim życie. Pani, scenariusz napisał reżyser tego filmu, Marcin Bortkiewicz. I jest tam bardzo dużo wątków z jego życia. On miał taką babcię. Jest to z jednej strony cudowne, że można zagrać osobę, która naprawdę istniała, a z drugiej strony, jeżeli byłam reżyserowana przez Marcina, on wiedział dokładnie, jaka ta babcia jest i ja bałam się, czy ja mu wypełnię tę babcię tak, jak on ją pamięta. Więc to było bardzo stresujące, ale myślę, że się udało, no bo Marcin powiedział, tak, teraz widzę babcię. To rzeczywiście trudne zadanie, ale ja z kolei chciałam się zapytać, czy w takich pracach, kiedy realizowano film i przy takich rozmowach z reżyserem, czy już Pani wiedziała, że właśnie będzie ten realizm magiczny, że będzie jakaś magia w opowiadaniu tego, całej fabuły tego filmu? Tak, dlatego że to nie była moja pierwsza praca z Marcinem. Myśmy zrobili najpierw półgodzinny film. Portret z pamięci. Portret z pamięci z Ireną Jun, fantastyczną. Drugi zrobiliśmy Noc Walpurgi, więc ja już mniej więcej znam sposób opowiadania Marcina, w jaki sposób on to dzieli się tym z publicznością. Więc ja wiedziałam, że to nie będzie suchy film. Chciałam się dopytać, to jest takie proste pytanie, oczywiste pytanie, ale jestem ciekawa, jak grało się Pani z młodą aktorką, Marianną? Mariannę znam prawie od urodzenia, więc jest to bardzo otwarta, bardzo fajna dziewczynka i bez żadnego problemu dogadałyśmy się. Wspomniała Pani, że postać babci Wandeczki to jest babcia reżysera Marcina Bortkiewicza. Tak. Natomiast chyba w naszych wspomnieniach tego typu babcie, sąsiadki, podwórka, które też wspaniale funkcjonują w tej naszej młodości, oczywiście. I cenny niezwykle jest ten kontakt międzyludzki, bo właściwie Marianna w tym swoim świecie czuła się bardzo bezpieczna. No tak, bo to były wbrew pozorom takie czasy, kiedy czas spędzało się na podwórku,
siedziały sąsiadki, nikt, jeżeli mnie na przykład nie było na podwórku, mama tylko chciała się dowiedzieć od sąsiadek, gdzie ja poszłam. Ale to była taka no, zupełnie inna rzeczywistość niż ta, która jest w tej chwili. Powiedziałam o Mariannie, ale oczywiście chodzi o Tonię, o tą główną bohaterkę. Tak, tak, tak. Silna kobieta, babcia Wandeczka. Czy nie za silna? Zastanawiałam się, jak obejrzałam ten film, czy też babcia nie spowodowała taką bezradność życiową u tatki? Bardzo możliwe, ale z drugiej strony przy jego konstrukcji psychicznej, gdyby babcia nie trzymała tego wszystkiego w ryzach, myślę, że rzeczywistość wyglądałaby o wiele gorzej. Właściwie, przepraszam, tak, jedyną osobą, na którą można liczyć, na którą mogła liczyć Tonia, no to jest babcia. Pani obecność na festiwalu COSI w tym roku to jest po raz... Drugi. No po raz właśnie. Drugi. W 2016 byłam tutaj z Nocą Walpurgii. Film ten zdobył Grand Prix, czyli tego głównego klapsa za najlepszy film w 2016 roku rzeczywiście. I tutaj z tyłu za nami jest ściana upamiętniająca fotografiami wszystkich artystów, aktorów, którzy przewinęli się w ciągu tych 13 lat, można powiedzieć, bo edycja w tym roku jest 10, 13 COSI Film Festiwalu. No i to wspaniałe takie wspomnienia, że ponownie środowiskowo, tak, filmowo można się spotkać. Mało tego, jesteśmy w tym samym hotelu, który ma genialną kuchnię i wszystkie panie są tak miłe i tak serdeczne i pani właścicielka, więc właściwie piękny wyjazd i jeszcze festiwal i spotkanie z publicznością. Fajne, ja bardzo lubię takie wyjazdy na festiwale. Spotykamy się z panią. Panią przedstawiłam na początku, ale zapomniałam o Sisi, która tutaj dzielnie nam towarzyszy. Tak. I chciałam podpytać, czy Sisi rzeczywiście przyjeżdża na festiwale, ale czy na przykład pojawia się na planach filmowych? Nie, na plany filmowe staram się ją nie zabierać, dlatego że jest to męczące. Ja wchodzę, wychodzę i na planach ja jednak wolę się skupić tylko i wyłącznie na pracy. Więc wtedy Sisi mi nie towarzyszy, ale gdzie mogę, to ją zabieram. Ona jest bardzo grzeczna, cichutka. Prawda, Sisi? Na festiwalu też pokażemy film w takim cyklu American Film Festival z panią w roli głównej albo w jednej z głównych ról. Tak. Nie widziałam tego filmu. Lepiej później niż wcale. Tak, został przetłumaczony, tak, na język polski, bo late bloomers to jest właściwie późne dojrzewanie. I tam gra pani postać, która chce zawalczyć o swoje obecność. Jak to tłumaczyć właśnie pani rolę? Ona chce być w dalszym ciągu człowiekiem. To, że jest stara, to, że jest nikomu niepotrzebna, to, że właściwie jej czynne życie skończyło się, nie znaczy to, że trzeba ją wyrzucić na śmietnik. I tak jak umie, czasami bardzo nieumiejętnie, czasami wbrew sobie, ale walczy o siebie. Chwała Bogu, że na swojej drodze spotyka młodą dziewczynę, która jest niepozbierana, ale też czuje, że nie zarządza swoim życiem. I te dwie osoby, które nie mają ze sobą nic wspólnego, nie są w stanie porozumieć się tym samym językiem, dają sobie siłę. Wnioskuję, ponieważ ten film premierę pewnie miał w Stanach Zjednoczonych. 7 będzie premiera w Stanach. Ach, czyli to jest całkiem 7 czerwca, świeży tak, film. Tak. Ale wnioskuję, że ten problem, tak jak pani przedstawiła, kobiet z tak zwanego silver pokolenia, srebrnego pokolenia, również w Stanach kobiety nie mają jakby siły przebicia, odpychane są to od takiego głównego nurtu. Na pewno jest trudniej niż mężczyzną, natomiast w tej chwili to się bardzo, bardzo zmienia. W Stanach Zjednoczonych wyjechała pani, czy to z takim pokoleniem jak na przykład Joanna Pacuła, bo tak, wiem, tak, że był taki moment w latach chyba 80., prawda, że aktorzy wyjeżdżali do Stanów. Tak. Było to spowodowane też sytuacją polityczną,
ale i też ekonomiczną, nie ukrywajmy, i możliwościami nie. też chyba. Ja wyjechałam odwiedzić Jasię Paculę w Paryżu na 4 dni przed stanem wojennym. Ja nigdzie nie chciałam wyjeżdżać. I po prostu nie było możliwości powrotu. I tak to się zaczęło. To chciałam się dopytać, jak rynek filmowy, tam gdzie realizuje się filmy, dba o aktora, o aktorkę. Bo nie będę pytać się oczywiście o finanse, bo wiadomo, że tam ogromne pieniądze idą za każdą produkcją filmową, ale czy jest różnica pomiędzy pracą, opieką z aktorem, między tym światem filmowym w Stanach, a u nas w Polsce? Przede wszystkim różnica jest taka, że jeżeli ja robię film, czy sztukę teatralną, czy mam kontrakt w telewizji, oni mi biorą na wyłączność. Ja nie mogę robić kilku projektów na raz. Oni jakby kupują mój czas. Jestem do ich dyspozycji, mogę skupić się na projekcie i no nie wyobrażam sobie, żeby z planu na plan przejeżdżać, co u nas bardzo często się zdarza. Więc pod tym względem komfort pracy jest o wiele wyższy. Naprawdę można się skupić tylko i wyłącznie na tym projekcie, który się robi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. No i oczywiście zachęcamy wszystkich do obejrzenia film Tonia Marcina Bortkiewicza, a między innymi w takich najważniejszej roli, drugoplanowej, będziecie mogli zobaczyć panią Małgorzatę Zajączkowską w roli babci Wandeczki. I rola ta została nominowana do nagrody Macieja Kozłowskiego za kreację drugoplanową. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.